Witajcie, z tej strony Jarol2K, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj poradnik co do Battlefielda 4 oraz tego, jak w niego zagrać. Nagrywam to w końcówce 2024 roku. Na różnych forach, na Reddicie i tak dalej. Często widzę komentarze, że są jakieś problemy, kuje nas serwera i tak dalej. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozwiązać najczęstsze problemy z Battlefieldem 4, że nie możemy grać. Oraz jak grać najlepiej. Zacznijmy od tego, że kupiliście grę prawdopodobnie na Originie, jej desktop teraz to się nazywa, na Steamie, macie może z Game Passa, bo też jest na PC-cie z Game Passa. No ogólnie miejsc, w których Battlefield 4 można zdobyć jest dużo. Ale finalnie wszystko składa się do tego, że ta gra tak czy inaczej pojawi Wam się w bibliotece stricte na EA Desktop. Więc moi drodzy, pierwszą rzeczą, jeżeli tego nigdy nie robiliście, to prawdopodobnie jest dodanie darmowych dodatków. Tu mamy dodatki, wchodzimy sobie, pokaż wszystko najlepiej. I część dodatków jest za darmo. Tutaj widzę właśnie już dobrą drogę, bo wszystkie te darmowe dodatki na górze są darmowe. A więc operacje klasyczne, tutaj sobie wchodzicie w to, w operacje społecznościowe i nocne operacje to są trzy dodatki, które są za darmo, więc w każdego po prostu musicie pewnie wejść i tutaj sobie kliknąć dalej do biblioteki czy coś takiego. Dzięki temu te trzy dodatki będziecie mieli za darmo, z nowymi mapami. Powinny Wam się pobrać automatycznie, jeżeli jednak Wam się nie pobiorą automatycznie, to klikacie tutaj na te trzy kropeczki, zarządzaj dodatkami, tutaj Wam się pojawia opcja przy każdym dodatku zainstalowania. No ja już mam wszystkie zainstalowane, więc u mnie tak to wygląda, ale jeżeli będzie Wam brakowało jakiegoś dodatku, a macie go, no to tutaj musicie sobie najlepiej wejść i kliknąć pobierz na każdym z tych dodatków. Bo jeżeli jakiegoś nie będziecie mieli, no to na taki serwer z dodatkami nie wbijecie, nie będziecie grać na tych nowych mapach. I teraz część taka chyba najbardziej skomplikowana. Wiem, że wielu z Was po prostu kliknie sobie graj i odpali Wam się to menu, gdzie tam jest wyszukiwarka serwerów i tak dalej, ale to jest w mojej opinii gorsza metoda grania w Battlefielda 4. Battlefield 4 został zaprojektowany z myślą o Battlelogu tak naprawdę. Czyli tej platformie, tutaj zaczynało się od trójki, potem Medal of Honor wyszedł, czwórka, Hardline, no jedynka tutaj już tak zbytnio tylko ma ikonkę, tutaj Battleloga ona nie obsługuje. Więc w mojej opinii to jest najlepsza rzecz, żeby zagrać właśnie w tego Battlefielda 4 przez tego Battleloga. Ale dlaczego? Ponieważ na przykład w grze, jak Was skikuje z gry, no to nie macie żadnej informacji, dlaczego Was skikowało. Macie też znacznie mniej statystyk broni, macie... Ciężej się to wszystko zobaczyć. Jak jesteście w trakcie gry, nie możecie na przykład zmienić serwera natychmiast. Nie możecie, no kurde... Menu w grze jest po prostu bardzo, ale to bardzo ograniczone. Nawet nie możecie zobaczyć statystyk znajomego, jak dobrze pamiętam. Więc... Po prostu sobie zawsze wchodzimy, możemy sobie na przykład tutaj ten Battleloga stronę sobie na przykład dać jako zakładkę i kliknąć zaloguj się. Jeżeli na przykład posiadacie Battlefielda 3, bo pewnie posiadacie, to wystarczy, że sobie tu klikniecie play, automatycznie Wam się ten Battlelog odpali zalogowany, co prawda w Battlefieldzie 3, ale wystarczy sobie tutaj kliknąć i przerzucić na Battlefielda 4 i będziecie jak najbardziej zalogowani. I tutaj po prostu mamy wszystko. Teraz jakiegoś wielkiego porównania z tym w grze nie będę robił, bo jakby nie ma sensu, ale po prostu mamy tutaj plutony. Możemy sobie dołączyć do jakiegoś, zobaczyć jakieś statystyki i tak dalej. Kampanię standardowo. Możemy sobie zobaczyć wyniki znajomych, poklikać. Jak klikniemy play campaign, to po prostu odpali nam kampanię. Najważniejsza zakładka, czyli multiplayer, mamy tutaj wszystkie serwery, mamy masę filtrów, możemy sobie tutaj ustawić wszystko bardzo szybko i to się nam zapisuje, nie resetuje. I możemy nawet zobaczyć, no wszystkie tak, no nie wiem jak to powiedzieć, wszystko możemy szybko sprawdzić w tej wyszukiwarce serwerów. Zastanowi Was pewnie taka podwójne liczby graczy. Jest to spowodowane tym, że mamy zainstalowaną wtyczkę, ponieważ w grze, w samej grze, niestety... Realna liczba graczy często nie jest taka sama jak na przykład na wyszukiwarce. Na przykład tutaj widzimy, teoretycznie jest 53 graczy, ale wtyczka wykrywa, że jest tak naprawdę 50 graczy. Jak to robi? Ponieważ jak wchodzimy na pełny widok serwera, to tutaj można jakby policzyć tą liczbę graczy 27 do 27. Teraz to już się pewnie wyrównało, bo tutaj widzę dużo, to chwilę ktoś dołącza, była kolejka. Ale na przykład tutaj 60-54, no jest ta różnica. Są takie, o na przykład tutaj. Teoretycznie jest 60 osób, ale tak naprawdę wtyczka wykryła na czerwono, że jest tylko 17. Czy jest 17? No faktycznie jest 17. Wtyczka. W
wtyczka do Battleloga, Better Battlelog, oficjalna wtyczka, co kiedyś była do właśnie 2018 roku, już niestety nie działa, ale oczywiście fani zrobili tu 5000 użytkowników, zrobili na kilka różnych przeglądarek. Co prawda tu mamy ostrzeżenie, że to może być niedługo nieobsługiwane. Nie wiem, jak długo to potrwa, że ta wtyczka będzie obsługiwana, czy nie. Natomiast bardzo polecam tą wtyczkę Better Battlelog Fix sobie dorzucić. Dodaje nam masę różnych rzeczy. No i najważniejsze tutaj właśnie jest True Player Counts. Dzięki temu mamy te prawdziwe wyniki na wyszukiwarce serwerów. Mamy tutaj oczywiście ulubione historie. Tu możemy szybką grę grać. Szybkie gry raczej nie grajcie, raczej sami sobie znajdziecie serwer. No i coś, czego brakuje, kurde, w samej grze, czyli bardzo rozbudowane statystyki. No po prostu, kurde, mamy tu statystyki wszystkiego. Możemy sobie wziąć jakąkolwiek broń. Możemy zobaczyć tutaj wszystkie statystyki. Rate of fire, magazine size, ammo type, time to kill, bullet to kill, 5 pocisków, time to kill na hardkorze. Kurde... Tu, damage ile zadaje, ile fragów zrobiliśmy, headshotów ile zrobiliśmy, headshotów procentów. No kurde, masa różnych rzeczy. Tu jeszcze mamy taki przycisk. I tutaj mamy dokładne statystyki, w co, ile zadaje, na przykład w ręce damage'u nie zadaje, jakieś mnożniki damage'a. Najwięcej zadaje tutaj w klatę, no i w głowę. Po prostu Battlelog razem z tą wtyczką zamiata to, co oferuje ta gra. I oczywiście możemy sobie na przykład zobaczyć profil znajomego. Na przykład jak jest online, to jest łatwiej, no ale niestety nie ma żadnego online. Więc sobie wejdę w swój profil i na przykład sobie kliknę jakiegoś znajomego. O, wylosowało mi minę Ronsa, więc możemy sobie zobaczyć jego statystyki dokładne. I oczywiście każde statystyki broni, jak grał i tak dalej, pojazdów. Jakie ma odblokowywania, zadania. Nagrody. No po prostu to, co oferuje Battlelog, a to, co oferuje to, co jest w grze, no to to jest niebo, a ziemia. Tutaj po prostu można sprawdzić totalnie wszystko. Ale to nie jest najważniejsze też. No, ważne jest to, że tu mamy tą prawdziwą liczbę graczy na serwerach, ale najważniejsze jest to, że mamy error kody, jak na przykład nas wyrzuci. Jeżeli nas wyrzuci admin, to napisze nam, że wyrzuci nas admin. Jeżeli wyrzuci nas na przykład Punkbuster, co jest często przy pierwszych razach często, nie wiadomo dlaczego, ale po prostu często Punkbuster przy instalacji gry nie jest najnowszym Punkbusterem. I dzięki temu, jak używacie Battleloga, to taki error dostaniecie tutaj na dole, wam się wyświetli. A teraz pokażę wam, jak właśnie go naprawić. Wpisujemy sobie Punkbuster. Tyk, wchodzimy w Event Balance. Event Balance to jest właśnie ta oficjalna jakby firma, która zajmuje się Punkbusterem. No jak widzimy, tutaj strona jest bardzo nowoczesna, sam bym lepszej nie zrobił. No żartuję, faktycznie sam bym lepszej nie zrobił. No ale jak widzimy, tu ostatnie gry, jakie wyszły właśnie z tym Punkbusterem, to był Battlefield Hardline. Black Flag miał Punkbuster, tam był online w ogóle? Dobra, nieważne. Wchodzimy w pobieranie i pobieramy Punkbuster Setup na samej górze. On nam pobierze, jakby to powiedzieć, wszystko dla wszystkich gier. Zaraz sobie oczywiście to wybierzemy. Po pobraniu odpalamy. Akceptujemy. Niech nam się zupdate'uje, ale tutaj żadnego update'u i tak nie będzie. Proszę bardzo. No jak widzimy, tutaj jest dosyć pusto, więc trzeba sobie tą grę dodać. Powinno nam wykryć tutaj ze wszystkie gry, jakie mamy, które powinny obsługiwać Punkbustera. Chociaż wykryć, wydaje mi się, że to są wszystkie, jakie ogólnie. Dobra, Battlefield 4 sobie klikamy. No i po prostu klikamy, jeżeli tam się ta lokacja zgadza. A lokacja mi się jak najbardziej zgadza, dysk lokalny, program Files, EA Games i Battlefield 4. No to klikamy Add Game. I nam się tutaj po prostu teraz to zupdate'uje. Nie jestem pewien, czy mam, no ja raczej mam najnowszą wersję, więc wiem, jak to będzie wyglądało. Chociaż widzę, że coś pobiera. Proszę bardzo, zaktualizowało mi się. I jeżeli mieliście jakikolwiek problem z Punkbusterem, jakieś errory właśnie na tym Battlelogu wam się wyświetlały, z Punkbusterem, to co teraz zrobiłem, to prawdopodobnie jest rozwiązanie w 99%. No i teraz, jak już wam wszystko działa, to po prostu możecie sobie wybrać jakiś serwer. Gdzieś jest może parę wolnych slotów, cyk. I kliknąć sobie tutaj taką jakby ikonkę play i wam po prostu dołącza do serwera. Względem tego w grze mamy dodatkowo jeszcze tutaj pewien taki buyer, czyli battle screen. Co on robi? Po kliknięciu jego musimy poczekać, aż gra nam się załaduje, a w międzyczasie, bo to taka trochę przestarzała rzecz, klikamy sobie tutaj ustawienia witryn
i wjeżdżamy niżej, treści niezabezpieczone, klikamy sobie zezwalaj, ponieważ to jest taka rzecz, która łączy nam się z komputerem. O, może musimy tak odświeżyć stronę. O, i już mamy mapę, na której będziemy walczyć. Nie widzę wrogów, ale widzę kłady, które wrogowie zostają. Okej. O, tak wygląda w grze. Tak wygląda tutaj. Możemy to sobie przerzucić na przykład na inny ekran i cały czas mieć dostęp do wielkiej mapy. Jak się zrespimy oczywiście, cyk, to będziemy tutaj widoczni jako to wszystkim stracili zrespieni. Delta. Teraz patrzę do góry. Teraz patrzę do góry i mamy na żywo podgląd na mapę. To się często przydaje, na przykład właśnie jak przeciwnicy zostawiają jakiś pojazd, to od razu tutaj widzimy to i możemy od razu reagować. Nie musimy na tutaj klikać tego M, żeby zobaczyć całą wielką mapę. Więc tego oczywiście w grze, jak odpalamy launcherem, tego nie ma. A nadal możemy na przykład sobie wejść i poprzeglądać inne serwery, żeby już się przygotować na przykład na przejście na inny serwer, zobaczyć jednocześnie, jakie mamy zadania do zrobienia. No po prostu to jest w mojej opinii idealny sposób nagrania w Battlefielda 4. Batlog był do tego jakby wskazany. Ten launcher, który zrobili później, jest po prostu bardzo, ale to bardzo ograniczający. Nie widzimy żadnych errorów, nie widzimy żadnych kików, żadnych komunikatów. Wszystko i wyłącznie widzimy tutaj tylko i wyłącznie na tym Battlogu. W mojej drodze to było chyba na tyle. Pokazałem wam najlepszy sposób według mnie, jak grać Battlefielda 4 przez Battloga właśnie. Pokazałem wam wtyczkę, która jest ważna, która pokaże wam prawdziwe statystyki serwerów. W grze takiego czegoś zainstalować nie możemy. Gdzieś tutaj ktoś kampi, ale nie wiem gdzie. Pokazałem wam, jak odpalić battle screena, który jest bardzo przydatny często. No, na Battlelogu możecie też więcej statystyk sprawdzić i tak dalej, te właśnie kody błędów, jak was wyrzuci na przykład z gry. Jak zainstalować tego Punkbustera od nowa. A w zasadzie go zaktualizować, żeby wam wszystko ładnie śmigało. No wydaje mi się, już jesteście po tym filmiku raczej gotowi na Battlefielda 4, na te ogromne bitwy. Ktoś biegnie. Na fragowanie właśnie jakichś tutaj żołnierzyków armii rosyjskiej. Ojojoj. I na umieranko. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Jeżeli zapomniałem o jakiejś poradzie, możecie napisać w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.